Witam Was bardzo serdecznie, jestem Szymon Jakubczyk i zapraszam do kolejnego odcinka poświęconego modelarstwu. O, tak jest, nie wiem już, który tam raz się spotykamy, podejrzewam chyba się czwarty. No, nadal ten sam model będę sklejał. Scania R560 V8 Highline Red Griffin. Tym razem spotkam się z Wami przy rozdziale piątym. Piąty to będzie główny przewodniczący. Tutaj tym razem będę sklejał go, na ciepło będę go montował. Zacznijmy od tego. O, szósty złożę. No i postawię model na kółkach, żeby po prostu wyglądał jakoś po ludzku. Nie wiem, zaraz przejdziemy. No i może coś po części trochę z rozdziału 8, ale nie jestem pewien w ogóle. W tamtym odcinku miałem wziąć się za rozdział jeszcze 6, no nie wyszło, i za 5 tak samo, i nie wyszło mi za nic. No i co, tym razem pokażę Wam, co już zrobiłem. Proszę, silniczek. Na pewno sobie wezmę światełko, będzie. O, na pewno możecie zwrócić uwagę na to, że są inne już kolory. Tutaj było na czarno malowane, a tutaj to było na czerwono. O, już Wam mówię, przemalowałem to wszystko na to, ze względu na to, że to sobie odłożymy tu. Proszę, w instrukcji są farby. Ja miałem karteczkę taką, miałem dwie karteczki, przepraszam, i miałem wypisane te kolory już, i wziąłem nie tą karteczkę, co trzeba, i niestety na odwrót pomalowałem. Tym razem będę się szczegółowo trzymał tego, o, co tu piszę, nie będę już motał w głowach niektórym, no i sobie też przy okazji nie, no to strasznie trudno. Cóż, wyszło. Tym razem witam Was w oprawie trochę takiej świeczki, jakby to powiedzieć, romantycznej, ze względu na to, że świeczki mi będą potrzebne, no a do kuchni mi się schodzić na razie nie chcę. No i co mogę powiedzieć, to sobie będzie zaraz tutaj, muzyczkę odpowiednią zaraz puścimy, coś się wybierze, i z jakich ja ramek w tym odcinku będę korzystał? Na pewno z ramki typu A. Główny rozdział 5 jest poświęcony ramce A, no i tutaj w tym 6 cała ta chłodnica oraz tutaj, nie wiem, wiatraczek od chłodnicy. Trudny termin sobie wziąłem. Tutaj jakieś wężyki widzę. Takie o bajerki, takie duperele zostały nam. No, to co? Ja pokażę. To jest ramka, widzicie, już mi lata coś tutaj. To jest ramka, która to? To jest ramka B. To jest ona. Tutaj mam uszkowaną ramkę A, z której też będę korzystał w rozdziale 5, zwłaszcza podczas sklejania przedniej skrętnej osi. O, tak to ujmijmy. I to będą główne w tej chwili mi potrzebne rzeczy. Zacznę może od osi skrętnej, i to mi zostaje tylko ten układ. To sobie odkładam. O, ułamałem jakąś część, znaczy wyleciałem z ramki. Jak widzicie, już tylny most mam złożony. Już tutaj się przyjdzie miejsce na silniczek. O, to tak o będzie wyglądać, tak mniej więcej. O. W taki o sposób. Tutaj jakieś wężyki, tu oczywiście przyniosę skrętne, jeszcze chłodnica dojdzie. No i tak to będzie ogólnie wyglądać.
Dobra, wyjmijmy to. Ja się... witajcie ponownie. Już ułożyłem sobie tak, jak chciałbym. Przejdę może do instrukcji samej. Proszę bardzo. Tutaj mamy przednią oś skrętną. Tu będą głównie potrzebne resory. Stabilizator podaje, że to jest. Tutaj sama oś skrętna. Proszę, tak to wygląda. No, muszę niestety odwrócić ją sobie tak, jak mi być powinna. No, o, widzicie? Jeszcze rozwalam. Tu mam w tej chwili podstawowy klej. O, proszę, standardowy, ten co zawsze używam. Albo obcinaczki, skalpel, pensetę. Tutaj o, papier ścierny. Piszę P. 320, tutaj jeszcze tam pisze P myślnik B, ale tutaj akurat na tym nie ma. No i oczywiście tutaj mam w tym rozdziale takie skrętaczki, powiedzmy śrubokręty płaskie, którymi będę używał w tej chwili, ale to za moment, jak tylko powycinam elementy niektóre. No i zaczniemy po prostu zabawę. A na początku co nam każą wyciąć? Zobaczmy na to. Zajmiemy się ogólnie w tej chwili tylko samą osią skrętną. Salmą. Zostawię na razie te resory w świętym spokoju. No dobrze. Gdzie to jest? Element 61 to tu. Proponuję z naddatkiem wycinać, jak zwykle, no to u mnie standard. No i co mogę powiedzieć? Za dużo, tak jak wcześniej już mówiłem, że ta instrukcja już coraz będzie trochę bardziej łopatologiczna, no ale stwierdziłem, że jeszcze ostatni raz wam pokażę wszystko, jak być powinno. No bo w części drugiej jakby to ująć, jak sam materiał przeglądałem, no to trochę nie tak jak trzeba było, no, pokazałem to i no, miałem ograniczony budżet, na słowniku mi leżeliście nawet ortograficznie, polarnej polszczyzny, przepraszam. W kolejnej części miałem już kamerzystę, w tej chwili stoicie na statywie. Kamerą porusza mój kochany brat, którego znacie już z poprzedniego odcinka. No, mam tutaj w tej chwili o taki o budżet. No chodź tutaj, przywitaj się, proszę bardzo. No. Dzień dobry. No chodź. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będę kamerzystą i trochę mojemu bratu umilę ten czas i pomogę mu w dzisiejszej pracy. No dobrze, zmykaj kolego. Bracie kolego, zmykaj. No, no i tak to wygląda, widzicie sami. No, jak człowiek ma ograniczony budżet, to jest takie powiedzenie. Potrzeba matką wynalazków. No i właśnie tutaj to powiedzenie mi się idealnie sprawdza. No, nie będę owijał w bawełnę, przejdę już może do samego po prostu montażu, bo już za dużo gadam i to zaczyna nawet samemu mi przeszkadzać. Dobrze, potem co nam każą? Ośkę. Nie. No, tarczę. Na razie wytniemy numer 58. O, znam tą piosenkę. Lubię. Kochaj mnie. Kochaj mnie. Tutaj chciałbym też podkreślić, może nie tyle co podkreślić, co powiedzieć, bo nie wiem, pokazywałem wam czy nie. Z czego leci moja głównie muzyka? Jest to stacja RMF On, internetowa. Polecam. Fajne pioseneczki lecą. Nie będę ukrywał. No,
Tutaj mamy tab 58, 58. I w tej chwili oto to będzie o tak wyglądać. No tak to będzie skręcać. Ogólnie tak, widzicie? Dlatego wycinam tylko odnośnie do tego elementu. Chciałbym powycinać, ze względu na to, że zaraz zacznę się gubić w tych całym gąszczu tych małych elementów i ja mogę poprzekręcać. Tutaj znowu użyję tego, mojej ramy już do ciągnika siodłowego. Jak widzicie, o tutaj, tu, na te elementy dwa, nie wiem co to jest. Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, nie będę szperał. Jeżeli chcecie, to możecie mi napisać, bo jestem naprawdę sam ciekawy, co to w ogóle jest za ustrojstwo. Ale ja to źle przykleiłem. Ja to przykleiłem, zamiast to miało być w tą stronę, co w tej chwili jest, to ono było po drugiej. Obróciłem o 180 stopni. Taki kruczek w instrukcji się wkradł, błąd po prostu. Nie powiedziałem akurat tego, teraz mówię. Tu bardzo dobrze trzeba instrukcję czytać przede wszystkim. No dobrze, powróćmy do sklejenia. Teraz nam jest 66, a potrzebny element. Wątuj, co tutaj? No, w tej chwili proszę, możecie poznać moją mamę, która robi nieziemskie obiady i gołąbki, tak jak już wcześniej wspominałem. Proszę bardzo. Ale dobra, wróćmy może do ogólnej rzeczy. Co ja chcę w ogóle zrobić. Dobrze. To i pół średnio. Doliczone. 66 element, do licha. To ten. A wezmę, utnę ramkę. Co mi szkodzi? No chodź. Widzicie, jaki uparty? Nie chcę zostać zmontowany. Wredny. Wredna część. No i w tej chwili nam znowu jest potrzebny element 67. To ten. 67, proszę o to, taki o. Tu. Taki o. Trzeba zbliżenia było najechać, na wtedy to dobrze, dobrze, mama, niech kamerzysta wie, do kogo, kto go uczy. Woleli to mnie nagrywać? No dobrze. No i co? Mama. Dobra, w tej chwili mam tę wycinkę elementu typu 66 i 67. W tej chwili ten element, co ma tutaj o takie otworki, proszę, to go trzeba go zmatowić. Tutaj mamy drugi element, który przyjdzie na te dziurki. I on będzie o tak wyglądał, proszę, nawet cały pasuje, na sucho trzeba, pamiętajcie, sprawdzić, czy wszystko pasuje. I co, jedziemy. Parę ruchów, żeby po prostu nie zetrzeć tego plastiku do suchej nitki. Jeszcze tylko przetkamy. No, dobra. I najlepiej w te dziurki, gdzie jest, trzeba po prostu, będzie kleić. Nie naciskamy, on sam spłynie powoli. To może trochę potrwać, ale o, widzicie, małymi kropelkami i nie na całej powierzchni. Nie na całej powierzchni, bo klej wypłynie
O, już złapało. Moment, lada moment, już. O, mogę rzucać, proszę bardzo. To jest bardzo dobry sposób. Przytykamy klej. No, dobrze. Ja tu coś widzę. Tylko co? Do tego elementu idzie w tą stronę, o tak. No on ma przyjść, o tak. Ten element idzie w tę o stronę, proszę, o tak. I tutaj to ma, o, uciekła. Nie lubi mi ten element. I on ma przyjść w to miejsce. Dobrze, ja to pokazuję? W tę stronę. Nie, w tę stronę. O tak, o widzicie, już zaczynam sam się motać w instrukcji. O, w tej chwili o, jest we właściwym miejscu. Tak to ma wyglądać. Tutaj zaraz zmatowię, skleję, ale najpierw zanim to przykleję, to odłożę to na razie w bezpieczne miejsce i wytnę tutaj element 60. A, taki bardzo mały, który ma istotną wagę, bo tutaj akurat, o proszę, to by tu, i on tutaj blokuje to, żeby to nie wyleciało po prostu. Blokuje to, dobrze? I to naprawdę nigdzie nie wyleci. To o to chodzi. I najpierw jego przykleję. To jest mały element i żeby po prostu nie utrudniał, było mi to, to nie utrudniało mi przyklejenia tego akurat. No i co? Idzie, a tu kurczę mam szukać. Element 60, a no wiem, że w tej ramce, no. To ten element. Przejdziemy sobie od razu do instrukcji i po to są te wypraski, proszę. Nawet instrukcję widać, że jest użytkowana. Paluchy wycierałem, bo farbą się pomalowałem. Szukamy elementu numer 60. Nie tu. Tu widzę same duże. Nie. 61. 68. 20. 63. Ty jest, nie mogę znaleźć go. Widzę te dolne elementy, które mają 30, ale nie górnego. Nie, zobaczę w ramce. 55, 70, nie. No one muszą być w tej ramce do licha. Widzę 59 i 63. Piętnaście, dwanaście. Dwadzieścia jeden, nóż. Przecież tu. Element 60, a to musi być w tej ramce. I właśnie widzicie, i to niekiedy cała kolorystyka też ramki trochę utrudnia sprawę. Może pomóc ci, bracie? Tak, jak znajdziesz to, to dostaniesz, nie wiem, piątkę. Nie, to jest najlepsze. Nie, to nie może być. Żeby jeden element się kurczę mi zgubił. A jak wygląda to na instrukcji? Taki prostokąt z czymś. A jest, znalazłem, o Boże. Tu, o proszę, tu jest to dziadostwo, proszę bardzo, widzicie? No,
pod latarnią najciemniej, jak to się mówi. Nie, za karę ja cię muszę niestety jako pierwszego wkleić. To jest 60. Jeszcze się upewniam. Naprawdę pomaga. No i tutaj można delikatnie papierem też przyjechać. Choć takich małych powierzchni, no nie lubię ścierać papierem ściernym. Ujmijmy to. I jak to ma być? No to ma być o w ten o sposób. O w taki. To ma tworzyć takie jakby zadaszenie czy coś w tym stylu. Takie małe. Z powrotem klej. To tak, tu. Trzeba się upewnić. Jeszcze użyję tego dłutka, bo trochę za dużo mi kleju naleciało. Nie chcę, żeby nie tam, gdzie trzeba mi popłynął. Ja go trochę rozprowadzę już. Dobra. I gdzie położę? Tu. I to ma przyjść w ten sposób. O, proszę. Jest sklejone. Boże, ile ten element mnie niestety. No i co, tym razem z powrotem wracamy do tego. Tutaj jeszcze taki dzyndzelek widzę mały. Tej powierzchni, co będę kleił. Trzeba go usunąć, bo będzie przeszkadzał. Tak. O, to ma być w ten o sposób. Tak to będzie wyglądać i klej. Tu trzeba chwilę przytrzymać, żeby ten element był w dobrej pozycji. Odłóżmy, niech sobie schnie. I proszę Państwa, zerknijmy na instrukcję. To jest ten krążek. Tak dobrze, czy ja to dobrze przykleiłem? To idzie w tę stronę. Instrukcja tak to ukryć, tak? Tak, to ja dobrze. To musi być ten druga strona. Dobrze. I w tej chwili będzie nam potrzebne to. Oraz element 59, który znalazłem przy okazji szukając 60. On jest... Nie, to jest 64, przepraszam. O, znowu się zgubiłem. Dobra. Moment. To jest taki, jakby to ująć, no w podobie coś do tego elementu 64, no tutaj, ale trochę inaczej wygląda. Sześćdziesiąt cztery jest na drugie kółko, a mi jest 59 potrzebny. Odwołam się znowu do wyprasek, które są narysowane. 90. Mi jest 59 potrzebny. Za 58. Dziewięćdziesiąt pięć.
A, jest 59, znalazłem. To jest ten sposób. Faktycznie jest, znalazłem. Opa, przechodzimy z powrotem do instrukcji, gdzie są. I wycinamy element 59. Takimi nożyczkami, takimi obciążkami może być to trudne, więc tym razem użyjemy skalpela. No on jest trochę już tępy, więc można sobie pozwolić na obcięcie równo. W tej chwili tam już taką delikatną korektę trzeba w tej nanieść. Tu już o, wystarczy raz dobrze przejechać. Wyrówna się automatycznie. Jest równo. Oczywiście, że trzeba zmatowić. Proszę, niech sobie leży. Ja tu będzie mi klej potrzebny. O, widzicie, i wypaciał się klej. A ja czegoś takiego nie lubię. Wziąłem ją szmatką do pędzli, wycieram pędzlem w nią mytę. Niech sobie leży tam. Tak, gdzie dłutko? Tu dłutko. Dobrze, jest dobrze. No, a teraz będzie mi potrzebne. Tak, muszę to wziąć. O, wszedł. O, widzicie? Już się sam ruszę nawet. No z tego elementu, co teraz będę przyklejał. Tylko jak ja, kurczę pieczone, mam go przykleić? Nie merdaj mi się. Możesz tak mi uśmieść. Instrukcja, tak. Aha, to ja mam go w ten sposób przykleić. No dobrze, trzeba nanieść. Od tym razem bardzo mało trzeba, mimo że to naprawdę jest ważny element, ale trzeba uważać z klejem, bo można niestety całą tą przednią, nie wiem jak to ująć, oto można przykleić niestety na stałe. Powrotem użyję. Dobra. Tu jest ten element. I zanim jeszcze go przykleję, to na pewno jeszcze trzeba sprawdzić, czy aby na pewno to ma iść w tę stronę. Bo tylko tam przykleimy, a okaże się, że ma iść w drugą. Proszę, rusza się, możecie zobaczyć. I tu jest taki otworek już, gdzie ja mam to. Klej sobie przykryję. Proszę, tutaj taki otworek, pokażę może na drewienku, żeby był dobrze widoczny. I w ten otworek przyjdzie jakiś pręt, który będzie służył do tego, żeby o dwie ośki, o dwa koła równocześnie się skręcały. I tak to będzie wyglądać. Tyle na razie mam z nim zrobionego. Dobrze, ty sobie o tak leż. No, proszę państwa, zabieramy się za drugą stronę. Tak, wiem, może dla was się to wydać trochę monotonne, nudne, ale niestety modelarstwo uczy pokory, przede wszystkim cierpliwości. Jak ja zacząłem kleić, bo zawsze byłem narwany, po prostu wszystko szybko robiłem i do widzenia, heja. A jak zacząłem sklejać modele, to od razu gdzieś myślę, co robię i zastanawiam się,
co, jak, do czego, po co, na co, do, na, jak i w ogóle mamy to ułożyć, czy coś. No, tak z grubsza może tak to wygląda. No, dobrze. Ja przechodzę z powrotem do tego samego, do 80 chciałbym już. Do 62 elementu to jest ta sama tarcza, tylko że na drugą stronę. O, proszę, wycięta. Ładnie. Siup. Jeszcze tutaj te dodatki wytniemy. Z powrotem. Aha, dobrze, tu już jest automatycznie pokazane. I to ma być w tę stronę. O, w tę, tak sobie położę to nawet, tak. Teraz wytnę to coś, to chyba jest, nie wiem, od hamulców podajże. Mam taką nadzieję, że ja wam dobrze to mówię. Bo wiecie, za bardzo na samochodach się nie znam ogólnie, mówimy tutaj, od strony technicznej, co tam, co po prostu jest to wklecone. No wiecie, podstawowy silnik znam, nie wiem, gdzie znajduje się rozrusznik, akumulator, alternator, opaski ogólnie wszystkie, tłumik, takie o podstawowe rzeczy, ale... No, nie za bardzo wiem, jak to się fachowo nazywa i to może być dla mnie trochę problem w tej chwili. No dobrze. Co ja szukam? Tego elementu. To jest tu. Ostatni. Proszę już. Nie wiem, zmasakruję już ramkę, wytnę po prostu z całą ramką. Tyle na dodatku. Od razu wytnę też tę drugą część tego elementu, proszę. Nie wyłamujemy, nie wykręcamy, mimo że ja tak zrobiłem, bo sobie pozwoliłem, bo akurat już nic się na nim nie trzymało i można. Ale uważać, ostrożnie przede wszystkim, bo można coś za przeproszeniem spierdolić. Użyjmy tego słowa, bo to najlepiej obrazuje. Jeszcze skalpel, gdzie jest. Postępujemy tak samo jak w przypadku tego elementu. Ja się z wami spotkam, kiedy ja skleję ten cały element już do kupy. On będzie, tylko ta tarcza będzie do tego przyklejona z tymi elementami, co w tutaj było. Nic więcej nie będzie. No to widzę się z wami za moment. No, witajcie ponownie. Już skleiłem o tutaj te elementy, co mówiłem. Ładnie, o, każda kręć obraca się. Jest idealnie przyklejona. Teraz użyję jednego z moich śrubokrętów, będzie mi potrzebny. Sobie wezmę. Proszę, oto śrubokręt. Jeszcze wytnę teraz element 65. 65. I to jest o ten taki długa tyczka. Najlepiej go jakby nie połamać. Ciach. Jest. Good. Jeszcze końcówki powycinamy. O, proszę, tak. To on. Jak instrukcja mi go każe wkleić?
z tego co widzę w instrukcji, jednym ma przyjść tu. To ma wyglądać mniej więcej w ten sposób, że jednym poruszam kołem i drugie się skręca. Widzicie? No, a po co mi ten śrubokręt i te świeczki? A no, do tego, bo tu każą... O, jeszcze się nadzieję na własne narzędzie, proszę. O, tutaj jest coś takiego jak płaski śrubokręt i tam są takie promyczki odchodzą. To jest gorący pręt czy coś takiego, co, czym można po prostu stopić delikatnie plastik. No to akurat teraz świeczka mi się przyda, widzicie? Wsadzam w płomień i rozgrzewamy. Powstał grzybek, proszę bardzo. Jeszcze jest miejsce, luz taki, gdzie ten element może sobie swobodnie poruszać się. Teraz możecie zobaczyć, jak to rusza się. Odstawiam z powrotem. Świeczki nie gaszę oczywiście, bo będzie mi z powrotem potrzebne. Teraz o, to sobie odkładam w bezpieczne miejsce. Niech sobie będzie w tej chwili tu. Powracam do ramy. O, proszę, tak to wygląda. I co? I trzeba resory kleić, tak? Tak, tak, resory kleimy. Już tutaj pomału zaczynamy kończyć całą tą ramę, żeby on stanął na kołach, żeby żadne części po prostu, no wiecie, jak to jest przy klejeniu. Leży to i może się połamać, ale tak na kołach to i tutaj baki, to wszystko nie będą po prostu przekrzywione. Będzie ziemi dotykać, będzie idealnie. No to nam każą najpierw w ten sposób sobie ustawię. I tak mają, tak to ma być. Na początek każą mi wyciąć resor. Który to resor? Obojętnie, 71. Jeden. Obojętnie, który to wytniemy, jest poprawny. No to tniemy. Od razu resor zaczął się wyginać. O, jakie dziadostwo. O, widzicie? Jaki dziad? Nie chce. O, jeszcze tu poszedł. Tylko tutaj dotniemy. No dobrze i teraz ten element weźmiemy, przykleimy. Tutaj jest tak, o widzicie, tu są takie dziurki, o, pokażę tym razem skalpelem. Tu jest taka dziurka. I obok jest taka, o, większa. No to my w ten mamy o tak to przykleić, proszę już, pokazuję. To ma wejść tu.
resztę. W instrukcjach pokazuje ten akurat. Ja bym bardziej stawiał na tym mniejszy. No, na tym mniejszy bym stawiał. Zaraz wam pokażę, tylko ramkę odłożę. Sobie o. Patrzę. Mamy tu tą instrukcję. I tutaj tym odzióbkiem. Tym dzióbkiem każą nam wejść o w ten otwór, o tu, i wchodzę. I widzicie, tu jest taka dziurka, po tym, tu jest o taki otwór, tu, i to nam każą wkleić tu. Jak to za Boga kochanego, o tutaj przychodzi, widzicie? A to ma być stąd. Dotąd i przy okazji jeszcze jest za krótki ten czpień, który ma wejść. I to jest jeden z takich o niedopracowań instrukcji. I to o tak powinno wyglądać. Powrócę sobie tak do mojej konfiguracji, żebym ja mógł też widzieć. A, i co jeszcze lepsze, że tu pokazują, jaki jest amortyzator. To ma wejść o w, taki, o w to ma wejść. A to jak przykleję go tutaj, to on w ogóle się przesunie. Zacznijmy od tego. Teraz pozwolę sobie wyciąć drugi resor. Jest. Tu. Tu proszę. Good. Jest dobrze i tak samo w to o samo miejsce musi wchodzi, a to pokazuje, nie pokazuje gdzie. Dobrze. Gdzie jest mój papier ścierny? No, co ty robisz, mi kamerzysta? Nie śpi. Śpi mi kamerzysta na stojąca, widzicie? No dobrze, tu trzeba przyszlifować. Tak delikatnie, bo w sumie sam już nie mam pojęcia, jak mam to przyszlifować, te elementy. No tutaj akurat jest łatwiej. Tu i tutaj no to jest łatwiej, ale w tamtym no to ja mam problem, bo nie wiem jak. I co? I kleimy jeszcze dłutkiem przed kamerą, bo na pewno się zapchało mi, to tak stoi. O. Proszę, parę ruchów. No i co? Klej nanosimy. Tym razem naniosę klej na ten moment. Tu. I co? I trzeba go przykleić. Dobrze. Sobie on już tam miejsce znalazł. Teraz mógł sobie tutaj kropelką taką większą strzelić. Proszę. I teraz jeszcze amortyzator przykleimy. Jest. Amortyzator. Gdzie jest? Tu jest ten drugi. Tu, kropelka tu i kropelka tu. Dobrze, może nie upyrciam modelu.
proszę. Bardzo, o, jak ładnie ta rotula już wygląda. Tak to wygląda, nawet się już trzyma porządnie. Teraz tutaj do tego, do stabilizatora najprawdopodobniej, bo tak to się nazywa to, oto, każą nam jeszcze takie podpórki wyciąć. Element 70 oraz 70A, to są wszystkie te same, więc to są te i wycinamy. Jeszcze tu go wkleimy.
Dobra, nie chcę reklam. Przyciszę je. Wiecie co? Jak są reklamy w telewizji, to ja tylko od razu przełączam na inny kanał, bo to nie wiem, film trwa, reklamy trwają więcej niż film. No i co? Teraz zostaje mi tylko przyklejenie samej osi od tego ustrojstwa. I mi to każe przykleić w ten o sposób. O tu. O tak. A więc co? No. Idziesz na link? Nie ma szans. Mam jutro egzamin. Kup sobie suplement diety plus aktyw. Ja dzięki niemu zdałam nie jeden egzamin. Wysoka dawka kofeiny i koncentrowane składniki zmniejszają zmęczenie. Jest dobrze. Dobrze. Teraz tak. Tutaj są takie rowki. Na nie naklej. Tutaj możecie sobie pozwolić na więcej, nawet tutaj pokapnąć, bo to niestety największy ciężar przyjmie, no i co, i najczęściej będzie to akurat no. O, odlatuje. No kurczę pieczone, widzicie jaki uparty? No, to ma w ten o sposób wyglądać. Tu coś mi się wydaje, że będę musiał trochę, nie wiem, tu chyba nadciąć i trochę nadkleić inaczej, bo tu widzicie jest więcej miejsca, a tu w tej chwili jest znacznie mniej. I może to jest tak samo przyklejone. Nie wiem, jakiś błąd pewnie się znowu wkradł, będzie trzeba poogłówkować. Zobaczmy, tu mamy wszystko. Tutaj też. Gdzie ja ten długopis poszukałem? A, tu jest. No, dobra. Już mam. Odhaczamy. Tu zostawiłem sobie z wykrzyknikiem, żeby silnik jeszcze wkleić. Dobra, niech to sobie na razie schnie. Klej zatkamy, żeby nie, nic tam się nie stało. Do silnika zaraz zobaczymy co. No, widzicie pudełeczko. Teraz dywan jeszcze nawet przeciwko mnie jest. Sobie wezmę, o, w ten sposób położę kalki, wszelkie rodzaje. Co? No, no i felgi trzeba kleić. Postawimy go już na kółkach, żeby już stał, miałby święty spokój. Będzie dobrze. Teraz tak, czekaj, to jest do przodu. Do przodu są z takimi, do tyłu są z takimi. Wycinamy pierwszy z brzegu do przodu. No tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, żeby czegoś nie uciąć. Opa. Jeszcze ucinamy tu. No idealnie. I teraz tak. Są tu nurki? Brak numerków. Zaraz odwołam się do instrukcji. A skąd ja wyciąłem ten element? On jest takiej przerwy tu. To jest 90 element. No tutaj nawet nie dali. Co to jest za element? 90 i jest mi potrzebny jeszcze 86. Przepraszam, moja noga niestety z statywem porusza i przepraszam za chwilową niedogodność. O tak tu. 86 to jest o to. To kółeczko.
też wycinamy. Opa. Ciachu, raku ciachu i postra. I wycięte. Jeszcze tylko odpowiednio go uprawimy. Tu, tu i tak. I to ma wyglądać o w ten o sposób. Tu, tu i tutaj weźmiemy o tak. I co musimy najpierw zrobić? No, zeskrobać niestety ten nieszczęśliwy chrom, ujmijmy to w ten sposób. To nie będzie się chciało trzymać. Trzymamy do gołego plastiku, bez litości. Może w ten sposób się przesunęło, żeby było widoczne, że naprawdę trzeba przyłożyć trochę siły i dłużej pocierać, żeby zeskrobać ten chrom. Proszę, to teraz efekt w tej chwili. Jest, widać różnicę? Na pewno widać. Postępujemy z tym drugim tak samo elementem. Wezmę może... nie. W ten sposób. Jeszcze tu. Proszę, tak to wygląda. Jest efekt, jest na pewno. I co? I kleimy. Jeszcze trzeba przetkać. Usuniemy z końcówki farfocle z tego kleju. No. No i tutaj nanosimy z powrotem klej. Proszę, mamy klej. No i co? Można kleić. Jeszcze przejadę paluchem, zbiorę oczywiście ten cały ten, jakby to powiedzieć, ten kurz, co zdarłem. Tak to wygląda. No i co? Z pudełka trzeba opony wyjąć. Proszę, oto cały komplet opon. Wycinamy opony. O, tu mamy nawet ponumerowane. Dobra. A opony nam nie każą, jaki trzeba wyciąć. No to wycinamy. Tutaj guma, no to... O, widzicie, ciągnie się trochę. Ja nawet... A, no właśnie, felgi ponumerowano, a... Nie, felgi nie ponumerowano, a opony ponumerowano. To jest dobre. Dobra, wracając do opon. Nawet jak, nie wiem, jakbyście się starali usunąć z opony ten ślad wypraski tej, no niestety zawsze będzie trochę widoczny. Może w tej chwili jest trochę mniej, bo to o, tutaj będzie więcej. I tą tutaj stroną, gdzie są napisy, do środka. O, w ten o sposób. Postępujemy. I tak to wygląda, całe kółko. I tak postępujemy ze wszystkimi. Ja się z wami spotkam, jak już wszystkie te zrobię kółka, dobrze? Co ja mogę powiedzieć? Skleiłem już kółka, proszę o to one. Tak wyglądają, nie ukrywam. Przód, tył, o tak. No i co, teraz będziemy na podwoziu montować. Jeszcze zobaczcie, o, jednym elementem biorę, tylko poruszam, a cały się kręci, prawda? Spójrzcie, widać? No, ta, brat mi przytakuje, kamerzysta, tak. No, i tak ma być. Dobra, ja to wkładę na moment tu. I musimy przeskoczyć do
do rozdziału numer 8. O, proszę, rozdział numer 8. I nam jest coś takiego potrzebne jak 99A. I na jedną i z drugą do tyłu, bo do przodu jest nam też potrzebne jakieś czarna, widzę prawie z czarnych 98A. Jest nam potrzebne, żeby zamontować koła. Już wszystko objaśniam, co i jak. To jest to. I teraz... No chodź. 99. No i to już zaczyna się taki moment, gdzie trzeba naprawdę się skupić i wziąć, dobrze to skleić, a i koła nie przykleić. O, proszę. Tutaj to jest jedno, tutaj mamy drugie. Nasuwamy, kręci się. Nie, ja sobie już ułożyłem odpowiednio. To jest koło do tego, tamto jest do tego. Tutaj jest o taka zapinka i on tą zapinkę musimy przykleić. Tak, żebyśmy tego nie przykleili. Dłutko, chodź tu. Dobra. No i się zaczyna akurat. Ciach. Tak weźmiemy. Jest. O, widzicie, jeszcze jest nawet prześwit między tym a tym. Proszę, może tak nie będzie widać, ale jest prześwit. Kręci się. I tak samo postępujemy z drugim. Ale zanim tego przykleję ten, to wezmę, zrobię porządek z przednim kołem. Widzicie, wszystko jest już... O, tu mam... Co mi tam było, zmasakrowałem wypraski od felg, a to jest gumowa od koła, od gum, przepraszam. I co, i jedziemy do przodu. Koła zamontuję i dopiero sobie zamontuję ten silnik ITP i te chłodnice. O, teraz proszę, a to od przodu też się kręci, jest tu taki dziubek i to trzeba niestety o tak wsadzić. No to co, nic się nie trzyma, dobra. Na ten czubeczek nalejemy trochę kleju, wystarczy. Kręci się też bez przeszkód. To już przystygło prawie, więc tak to wygląda w tej chwili. I możecie sobie zadać pytanie, dlaczego ja tej strony tamtej nie wziąłem? Dlatego, że tu miałem już delikatnie przyszlifowane te dzióbki, a po tej stronie jeszcze nie. Więc i delikatnie miałem ośkę tylnią zeszlifowaną tutaj, ze względu na to, że koło trochę coś tam blokowało i delikatnie blokowało koło, nie mogło się do końca obracać, było ciężej. Dlatego musiałem delikatnie przyszlifować i zrobiłem to na tych, po tej stronie. Teraz zrobię po tej. Naprawdę tu wystarczy parę razy tylko ruszyć. O, teraz to szlifowanie jest naprawdę dziwne.
Tylko się zastanawiam, czy może, nie wiem, zobaczmy, tu pójdzie taka, nie, dojdę, bez problemu, to dobra. Jeszcze trzeba tutaj przyszlifować. Szlifujemy. Ja bym wolał takie mieć czyste czarne felgi i pomalować je na srebrno dopiero. Smarujemy klejem. Opa. I co? I kleimy. W tej chwili będzie mi się każdy inaczej obracać ze względu na to, że klej jeszcze nie przystygł dobrze, ale tu złapał, widzę. Idealnie się trzyma. Dobrze, mogę sobie pozwolić to teraz obrócić na tą stronę, żeby to koło się dobrze skleiło. I co? Nakładamy z przodu. Jest kółko. Z powrotem tą zapinkę taką wycinamy do przodu. Z automata już wytnę do tyłu. I sobie przed nosem położę, żebym widział ją. Trzeba tu obszlifowane, tu na dziubek. Nie, tym razem wezmę o tu. Jest trochę kleju. I tak to wygląda. Teraz przenosimy się z powrotem na tył. Kręci. Idealnie przygotowujemy. A, uciekamy. Tutaj do tyłu. Tylnią zapinkę. Można też tak nałożyć po prostu. Nałożyć i klejem posmarować to tu. O, trochę mi się za dużo, bo nawet widzicie, mazgło. Będzie dobrze przyklejony. Dobrze. Klej z powrotem tą wycieramy i to pozwala mi na razie, żeby wyschło. Tego już papieru, ten kawałek papieru niestety już nie będzie używany. Idę po czysty. Całą rolkę mam już, proszę. To on jest. Proszę, spójrzcie. B6. A, B6, dobrze. A. Widzicie, sam się mylę w tym, co mówię. No, urwać to mi się urwało, niestety. No i co, to koło trzeba trochę. Zeszlifujemy. Opony pamiętajcie, żeby niekoniecznie szlifować.
Dobra. Gdzie jest mój klej? Tu jest. A, tu. Schowałem go. Dłutko tu. Przetkamy. Klej naniesiemy. Dobra, i można nałożyć. Teraz odwracamy. To niech sobie schnie. I teraz o, proszę, koło się obraca. To też się obraca. To sobie postawię o tutaj, żeby to sobie schło. A teraz tak. No i co? Mój marker. No, wykonałem 5 już rozdział, 7 wykonałem. Zostaje mi między 5 a 7 rozdział 6. No i teraz za niego się wezmę. A do tego rozdziału jest mi silnik potrzebny. Tak jest, silniczek. I dobre, prawda? Silnik. I co, będziemy tak tu na pewno znowu na ciepło będziemy kleić. I na pierwszy rzut zrobię to coś, co jest na ciepło nam pokazane. O, do tego potrzebuję elementu 84. Jest, już mam go, sobie wycinam. 84, tak. Hopa, opa. Już. Czego tylko trochę tutaj dopracuję. Tutaj mamy otworek odpowiedni. I on ma być. Instrukcja nam jakoś takoś przedstawia. Potem mamy wyciąć element 83. A niepotrzebnie ja tą ramkę odkładam. To jest ten. Takie kolejne cuśko. I to nam każe, żeby to sobie weszło o tutaj. O tak. Dobrze, to sobie o tak na razie będzie leżeć. I teraz nam każą kolejny jakiś drut wyciąć. Tym razem oś. Nie widzę go. Mimo że mam okulary, to ślepy już jestem. Czekaj, 85. To jest to. Sobie odłożę. A, tu jest, jest. Ślepy jestem już na starość, kurczę. A dopiero ma mój brat 14 lat. Ty, nie 14, 16. Zamłodzam wiek mojego brata. Cofa się w rozwoju. Ta, w rozwoju. Ja ci dam, kamerzysta. Pod tym skalpelem dostaniesz pan. A wy też dostaniecie. Zobaczycie. Popamiętajcie mnie jeszcze. No i to ma być jakoś od. Jakoś takoś. I to ma chodzić. Chodzić ma to. Bodajże, że to już nam się skleiło. No. Teraz muszę sobie o tak wziąć. Ciachorachu, ciachu i po strachu. I to nam każą przykleistrować o tu. Tu. I wbrew pozorom mi się wydaje, że to musi być ruchome. No tu pokażą nam to przykleić na ciepło i to w tej chwili nawet zrobię sobie na ciepło, skleję. Z powrotem rozgrzewam swój ten
płaski śrubokręt. Położę to sobie, żeby mi to nigdzie nie fruwało. I mi się wydaje, o, moja wina, moja noga. Moja niedobra noga. I mi się wydaje, że ten element 83, taka jakby znak zapytania, to on musi być nieprzyklejony, bo to będzie się ruszało, jak kołem będzie się skręcać. Ja tego na instrukcji nie ukazuję, a z powrotem na przykład tu, tutaj, w tym jest tylko jedna dziura, więc nie mam zielonego pojęcia, czy to trzeba przykleić, czy nie. Ale ja tego nie będę przyklejał, to jest w miarę długie, więc nie wylezie mi. Teraz ja muszę to ci włożyć o tu, w taki haczyk. Świeczkę odstawimy, to jest taki haczyk, muszę go sobie to włożyć. Tego ja sobie o to wezmę w ten sposób, żebyście też widzieli, co się dzieje. Ciach. A, i to ma być o tu. Zaraz zobaczymy. I tu są takie dwie dziurki. Jedna. No właśnie. Jakie uparte to. No przecież dobrze celuję. No, w te dziurki dwa. Dwie. Noż! Kurcza twarz. A teraz oddaj, zobaczycie, jak się mój brat trudzi. Tak, sam się trudzisz. Kamerzysta nie pomaga mi. O, umieściłem wreszcie na sucho i to mi się wydaje, i to musi być niestety w ten sposób. Widać, rusza się. Jednym kołem oskręcam, a drugie też. Porusza się i widzicie, ten element niestety nie może być sklejony. Wylecić nie wyleci mi. Dobra. Biorę. Muszę go z powrotem wyjąć. To będę się trudził, jak go włożyć z powrotem. Ty. No, trzeba posmarować klejem i przykleić go na stało. Jeszcze przetkamy, jest. Jest, mam. O. Siedzi. I tak to na chwilę obecną wygląda. Ja się z wami spotkam, jak tylko wytnę element 75 i 74 oraz wiatraczek do chłodnicy. Proszę o to, że tak wytnę. Tu i to, ten zędzelek. No, ten wiatraczek wytnę na razie. No, zobaczmy się za moment. O, witajcie z powrotem. Jak widzicie, już wyciąłem. To jest ten element. Ja go już skleiłem, proszę bardzo. Żeby trochę zaoszczędzić sobie czasu. No, teraz muszę powrócić do, niestety, do rozdziału numer 4, gdzie mi w tym rozdziale każą skleić silniczek do ramy. Proszę, o tak to sobie może położę. Tutaj, tu są odpowiednie takie o stopki, gdzie przyjdzie po prostu na to, tutaj to,
jeszcze po drugiej stronie oraz tutaj z przodu są takie o takie, takie cosie do tego. Proszę do tego o. No co, i silnik w plus minus, jak go włoży się, to on powinien tak plus minus o tak wyglądać. To też tak będzie wyglądać. Dobrze, papierek ścierny trzeba zmatowić, jedną stronę, drugą. Tutaj dziurkę, tutaj kolejną dziurkę. I co, na sucho już to przymierzałem, to teraz trzeba to tylko przykleić. Nie widzę, czy ja tu klej nawet daję. Wezmę to w tą stronę, do światła. No jasne, że nic nie leci, jak mi przytkało się. No widzicie, skleroza niestety nie boli. Opa. Jest. Bingo. Tak. No i co? Silnik wkładamy. Ostrożnie, żeby niczego więcej nie upyrciać klejem. Pan nawet zatrzasnął się odpowiednio tam. Opa. Moment. Trzeba chwilę przytrzymać, bo nie wiem, trochę nie wiedzieć, czemu on mi tutaj schodzi. Ty miałeś mi siedzieć tu. No zaraz tam przykleimy. No, opa. Dobra. Tutaj jeszcze te muszę bolce z przodu przykleić do tego. To będzie o tutaj, oczywiście o tak to pójdzie. O, proszę. I tu. To będzie jakoś o tak tutaj. O, dokładnie o to będzie. O, chodź, chodź. Jakoś tak. Będzie to na pewno tu. Może to do tego służy, tu te prowadnice. Nie wiem, bądź co bądź przepatrzę instrukcję, to tam będzie napisane, co ma iść. A, o, odjeżdża mi. Widzicie, sam pojechał. Tu są takie otworki. O, w ten otworek musi mi wejść to. Dobrze, ja się z wami zobaczę, jak tylko przykleję chłodnicę i całe te, no wiecie, te rurki, że tak powiem. No, dobra. Siema, z powrotem. Już skleiłem chłodnicę, proszę bardzo. Tak to wygląda. Cały silnik tu. I dodałem jeszcze jeden element, o, tutaj wał, proszę, kręci się, obraca się, znaczy się. Teraz podsumuję cały ten, bo to już raczej koniec będzie tego odcinka. Podsumuję, co już zrobiłem. Przednią oś skrętną zrobiłem, proszę, skręca, jednym kółkiem poruszam, a oba kręcą się. Proszę, jeszcze o tak wezmę. Wszystkie kółka się kręcą. Kręcą się wszystkie. No. I silnik domontowałem. W ramę wkleiłem. Całe, co tu można powiedzieć. Ogólnie powróćmy do instrukcji. Zrobiłem tak. Szósty rozdział. Zrobiłem. Nie to miałem na myśli. Tutaj przy elementach, proszę,
tutaj, tu jest, nie wiem czy ja to miałem skleić czy nie, nie wiem, to jest jakieś, to jest jakieś dziwne instrukcje, w tej instrukcji to jest taki kluczek, gdzie jest problem, to jest zrobione, 7 rozdział to jest zrobiony, 6, nie, 4 dokończyłem, 5 zrobiłem, 6 zrobiłem, 7 też zrobiłem. I wziąłem niektóre elementy z 8, czyli zamontowałem już koła. Proszę, stoi i jeździ. Wał zamontowałem. Znaczy ja już sobie po... Dobra i... to byłoby na tyle. Jeżeli wam się podobało, to zapraszam do kolejnego odcinka, bo na pewno będą. Co mogę powiedzieć? No, jeżeli wam się, jeszcze raz powtarzam, podobało, to łapki w górę. Przede wszystkim piszcie do mnie, czy to co ja mówię dociera do was, czy nie. Bo ja nie mam zielonego pojęcia, zacznijmy od tego. No i co mogę powiedzieć? Do zobaczenia w przyszłym odcinku. No, czekajcie. Ja jeszcze może tak pokrótce powiem, co ja będę robił. Na pewno złożę cały rozdział 8. Tak, mam taki plan. I 9. Czyli chciałbym już zakończyć ogólnie montowanie całego od tego korpusu. Chciałbym zakończyć. I przejść do szoferki, bo tutaj też mi trochę zajdzie czasu niestety na szoferce. No i co mogę powiedzieć, dziękuję za spędzony razem czas i do zobaczenia głównie w przyszłym odcinku. Nie wiem, chciałaś coś powiedzieć? Chciałbym dodać, na pewno macie pytanie, jak się nazywam, w ogóle ile mam lat. I w dzisiejszym odcinku przedstawię się. Jestem, nazywam się Przemek Jakubczak. Jestem młodszym bratem o 4 lata. No, lubię brata, lubię to co on robi. Dużo modelów skleił. A, jeszcze jedno, bo akurat mi przypomniał coś. Jako ostatni odcinek, i tu mogę już powiedzieć, z tej serii modelarstwa, gdzie będę zakończę już sklejanie tego modelu, skani mi zakończę, to wezmę, zrobię jeszcze jeden odcinek poświęcony moim modelom, które złożył. Niestety większa część, czyli tak około 3/4 tych modeli, to ja wyrzuciłem, bo nie były mi, zajmowały mi miejsce, zacznijmy od tego, no i po prostu nie były w tej tematyce co ja, bo zacząłem od samolotów, a teraz czołgi sklejam w tej chwili i zacząłem nowy rozdział z tytułem modelarstwo, gdzie ciężarówkę będę sklejał i to tak wygląda na chwilę obecną. No i co ja mogę powiedzieć? Jeszcze dodam, lajkujcie, jeżeli wam się nie spodobało, to pod filmem napiszcie uzasadnienie dlaczego. Tak, jak wam się nie podoba, to ja wam dam, kurczę, granatem dostaniecie. Gdzie ja mam granata? No, poczekaj, ja zaraz im tu pokażę. Sprawiedliwość będzie po mojej stronie. Proszę bardzo, macie granata, chcecie? Dostaniecie granatem. No. Tylko żeby mi było bez takich, o. Już? Rozumie? No to do zobaczenia w przyszłym odcinku. Pa! No i bardzo dziękujemy wszyscy, co wystąpili. No, wszyscy są na pewno szczęśliwi. I bardzo tym szczęśliwym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek i naprawdę lajkujcie, jeżeli się wam nie podoba. Widzicie? On więcej ode mnie gada. Ja przez parę minut produkowałem się, a ten co? Tutaj wszystko, o proszę. Bardziej obstukane ode mnie. O, zobaczcie. No.
No i do widzenia. Do zobaczenia.